przedsiębiorca, inwestor oraz deweloper. Jak pisze na swojej stronie, zajmuje się tą działalnością od 10 lat, rozwinął własne biuro nieruchomości i zrobił ponad 200 flipów. Jest autorem 3 książek takich jak Nowoczesny Inwestor czy Nowoczesny Deweloper. W tym odcinku przedstawiam 10 zasad ogromnego sukcesu Daniela Siwca, gdzie znajdziesz wiedzę z zakresu zarabiania i zarządzania pieniędzmi oraz mentalności w biznesie. Zapraszam. Pieniądze jakby są w życiu ważne i są bardzo ważne. Niektóre osoby, ja uważam, że to bardzo ważne pieniądze. Nie mówię, że dla mnie są najważniejsze, ale są równie ważne jak inne wartości w życiu. Bez pieniędzy jest dużo konfliktów, czy to w rodzinie, czy w życiu. I bez pieniędzy ciężko się żyje. Dlatego powinniśmy o nie zadbać tak samo jak o swoje zdrowie, tak samo jak o swoją rodzinę, czy o wszystko, co jest dla nas ważne. I jak ktoś pyta, no, co jest dla mnie najważniejsze, to ja nie mówię, co jest dla mnie najważniejsze, tylko mówię, co jest dla mnie ważne. Bo jak można twierdzić, że rodzina czy miłość jest najważniejsza, ale rodzina i miłość bez pieniędzy generalnie też może być źle prowadzona, że tak powiem. I jest też ciężko być szczęśliwy w rodzinie i w miłości i w wszystkich innych wartościach w zdrowiu, jak tych pieniędzy nie ma. Kupuj tylko to, na co cię stać. To jest takie, wiem, że takie proste i takie błahe, natomiast wiele osób nie robi tego, i wiele osób żyje całkowicie odwrotnie. Ja miałem taką zasadę w życiu, że nigdy nie wydałem więcej pieniędzy, niż w danym miesiącu zarobiłem. Nigdy. Nigdy nie wydałem. Nawet jak zarabiałem 2000 zł, to nigdy nie wydałem więcej niż 2000. Nawet jak jechałem na wakacje, to jechałem, pamiętam, 10 lat temu do Tunezji za 700 zł all inclusive. I nigdy, nawet z zakupami, z pamiątkami mi nie poszło te 2000, które zarabiałem wtedy. Po prostu miałem taką zasadę. I wiem, że ciężko się ją stosuje, jak się zarabia mało. Łatwiej jest, jak się zarabia dużo. Natomiast to jest bardzo kluczowe, żeby trzymać się tego. Dopiero po półtorej roku prowadzenia biznesu, gdzie już zarabiałem naprawdę dobre pieniądze, to wiecie, kupiłem sobie samochód Audi A6, pamiętam, pięcioletnie bodajże. I to była kasa z jednego flipa, którego zrobiłem. Jeden flip z kilku flipów wtedy rocznie. Ja sobie wtedy dopiero pozwoliłem na to, żeby ten samochód kupić. I to był jeden z wielu moich flipów. Wielu, no z kilku tak naprawdę, w tamtym czasie. Dlatego moja rada jest taka, nie wydawajcie więcej niż zarabiacie. I teraz wiadomo, że są takie wydatki, które są przekraczają wasze dochody dzisiejsze, miesięczne. Natomiast ja nie potrafię sięgnąć w mojej głowie, jakie to moje wydatki były większe niż moja pensja. No może samochód. Ten samochód właśnie był trochę większy niż ta moja pensja. Zasada numer 3. Wizualizuj i afirmuj sukces. Jak jeszcze byłem biedny, nie miałem pieniędzy, chciałem mieć fajny samochód, chciałem mieć fajne wakacje, fajny dom i jakieś rzeczy takie, na które mogłem sobie zarobić, ale no jeszcze nie bardzo w to wierzyłem, to zrobiłem sobie taką wizualizację i zrobiłem sobie tapetę i połączyłem w Paint'cie tapetę z kilku, chyba 6 obrazków i tam wrzuciłem sobie samochód, jaki mi się marzy, wakacje, jakie mi się marzą, dom, jaki mi się marzy, jakieś tam rzeczy, które były takie materialne, które chciałem zdobyć i na które chciałem zarobić, które wtedy jeszcze były ode mnie tak odległe, jak stąd w kosmos. Czyli jak ja to robiłem, to nie do końca wierzyłem, że ja to kiedyś osiągnę. A dzisiaj jak patrzę na tą tablicę swoją, na tą tapetę na pulpicie, to była tapeta, ja to ustawiłem sobie jako tapetę. Czyli codziennie patrzyłem na to, otwierając komputer, przeglądając ikony, miałem to zawsze w tle. Po prostu patrzyłem na to i wiecie co, i po chyba 3-4 latach zobaczyłem, że już to wszystko osiągnąłem. A jak dzisiaj patrzę na to z perspektywy, nie wiem, po 10 latach na to wszystko, to ja patrzę na to i widzę tak naprawdę, że ja dzisiaj zarabiam tyle miesięcznie, żebym mógł te wszystkie cele sobie realizować. Naprawdę. I to jest jakby dla mnie totalnie bardzo osiągalne i nawet nie jest motywujące do tego, żeby no, to, co wrzuciłem, to już jest poniżej znacznie standardu, którym żyję dzisiaj. I to ma taką wielką moc, bo ja się uważam, że jakby to napatrzyłem się na to i w końcu uwierzyłem w to, że to jest dla mnie, ja to zasługuję. Zasada numer 4. Dywersyfikuj swoje przychody. Pamiętaj, jedna z zasad to jest dywersyfikuj swoje przychody. Czyli inaczej mówiąc, stwórz sobie różne źródła przychody. Jeżeli jesteś na etacie, to nie trzymaj się jednego pracodawcy, bo jeżeli ten pracodawca padnie, to twoje
twoje źródło się skończy. Jeżeli masz firmę, to pamiętaj o tym, żeby mieć różne gałęzie biznesu, różnych klientów, żeby nie było tak, że jesteś oparty o jednego klienta, twoja firma jest oparta o jedno zamówienie, czy o rząd, czy o inny biznes. Jeżeli on padnie, zmniejszy się jego zapotrzebowanie, to ciebie dzisiaj nie ma twojego biznesu. Dlatego dywersyfikuj, czyli ja dzisiaj mam kilkanaście spółek w różnych branżach, od branży tradycyjnej, przemysłowej, do branży z technologiami IT, gdzie tworzymy aplikacje, a mój główny biznes jest oparty o nieruchomości. I teraz nieruchomości to jest jedna z niewielu dziedzin, które ja dzisiaj cały czas twierdzę, że warto mieć tam swoje pieniądze, bo nie ma nic bezpieczniejszego. Oczywiście, jeżeli umiesz kupować nieruchomości poniżej wartości rynkowej, to nigdy na tym nie stracisz. Kolejna zasada jest taka, żeby nie trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku. Co to znaczy? Jeżeli masz różne biznesy, różne gałęzi swojego biznesu, nie trzymaj tego wszystkiego na jednej działalności, na pewno na nie jednoosobowej, bo jeżeli jakiś biznes dzisiaj na przykład ma problemy, masz firmę transportową i załóżmy, albo firmę transportową, gdzie masz duże leasingi, to twój inny biznes, twoje inne źródło przychodu będą automatycznie pogrążone razem z tym biznesem transportowym, więc powinieneś mieć każdy biznes w innej spółce, w innej strukturze, tak żeby te biznesy były od ciebie niezależne. Jeżeli ci spadnie koszyk, to nie będzie w nich wszystkich jajek i się nie stłuką, tylko będzie w nim jedno jajko, a pozostałe jajka, które sobie wyhodowałeś, czy kupiłeś, czy uzbierałeś, będą niezagrożone, więc chroń swój majątek, chroń swój biznes, tak żeby te inne miejsca pracy, reszta twojego majątku była bezpieczna. Nawiązując do tego myślenia w dużej skali, to ja pamiętam, jak miałem łóżko piętrowe, bo mieszkałem z siostrą w pokoju, który miał może 4 metry, zimy to, że jak było łóżko piętrowe, to ono ledwo wchodziło między ściany. Takie dziecięce, nie? I jak ja pamiętam, ja mówię swojej mamie do tej pory, że ja nie urosłem wyższy, dlatego że mi ściany nie pozwalały, tak? Bo spałem cały czas skulony. Ale pamiętam, że na tym łóżku piętrowym całe życie spałem na górze, ale w pewnym momencie, jak już byłem starszy, to już spałem na dole, bo byłem większy niż moja siostra, dlatego ryzyko, że spadnę, było większe. I były takie deski, które trzymają moją siostrę nade mną. I na tych deskach napisałem sobie, że chciałbym zarobić 50 tysięcy w rok. To był mój cel. Wtedy pamiętam. I nie mam już tej deski, ale pamiętam, że to było dla mnie wtedy taki big dream. Takie coś po prostu, że wtedy zarabiałem może 20 parę tysięcy. To było razy dwa. To było coś, co po prostu było moim marzeniem. Ale jeżeli chodzi o skalę, to zapiszcie sobie teraz, dobra? Ile byście chcieli zarabiać miesięcznie? Ile to by było dla was ok, tak? Żeby generalnie mieć palec w nosie. I nic, żeby was nie interesowało. Dobra? Miesięcznie. Na wasze wydatki. I nieważne, ile byście wpisali, ja jestem pewny, że jesteście w stanie zrobić przynajmniej dwa razy tyle. To jest moja pewność. I gdyby był naprawdę dobry zakład, to bym wam to udowodnił. Zasada numer 6. Nie zostawiaj pomysłów w szufladzie. Nie rób nic więcej, niż jest warty twój czas. To chodzi o to, żeby dzisiaj policzyć sobie, ile jest warty wasz czas. Czyli policzyć sobie, ile zarabiacie pieniędzy miesięcznie. Nie każdy to wie. Mi jest ciężko wiedzieć czasem o tym. Natomiast można sobie podzielić swoje średnie dochody z 3 miesięcy. Z 6 miesięcy. Podzielić przez czas, który pracujecie. I podzielcie sobie na przykład to, przez ile godzin pracujecie. Może pracujecie 200 godzin w ciągu roku, bo macie, w ciągu miesiąca, macie na godzinę. I wam wyjdzie jakaś stawka. Dla mnie to kiedyś było 20 zł, 30 zł czy 50 zł, tak? Ale z czasem to było coraz więcej, bo moje dochody rosły. I ja mam taką zasadę, że nie robię nic, co jest mniej warte niż mój czas. Dzisiaj ciężko jest robić coś, co jest więcej. Ciężko znaleźć coś, co jest warte więcej niż mój czas. Natomiast doprowadziło mnie do takiego momentu, w którym mam firmę, ona zarabia kupę pieniędzy, dzięki temu, że deleguję wiele rzeczy. Że nie muszę sam tego robić. I mi się bardzo często wydawało mi się, że tylko ja potrafię to zrobić. Na przykład wiele, że jestem najlepszy we wszystkim. I jak życie mi pokazało, że ja nie jestem, że być może zrobię niektóre rzeczy lepiej, ale dzisiaj już wiem, że jeżeli ja nie oddam niektórych obowiązków swoich, niektórych rzeczy, to najzwyczajniej w świecie nigdy nie będą zrobione. Bo zawsze będą odłożone na kiedyś. I ja wolę czasem, żeby ktoś to zrobił gorzej ode mnie. Dwa razy gorzej ode mnie, ale zrobił w ogóle, żeby temat poszedł do przodu. Ja robię wiele rzeczy niedoskonale. I ja na przykład mam taką filozofię życia, że wolę zrobić byle jak, ale zrobić. W sensie byle jak, nie trzymajcie się tego sformułowania, może jest złe, ale zrobić na 80%, ale pójść do przodu i zrobić. I tak zawsze będę dalej od ludzi, którzy planują całe życie
wielki biznes, zaczynają od logotypu, wizytówki, zaczynają od wielkiego brandu, a później to wszystko zostaje w szufladzie. I ja po prostu wymyślam i działam. Zasada numer 7. Działaj niezależnie od okoliczności. Moja pewność siebie w szkole była bardzo nisko. I ja byłem zawsze złym uczniem. I naprawdę byłem najgorszym uczniem i ciężko mi było, bo miałem problem z nauką, bo jak się nie lubi czytać, to i też nauka idzie słabo. Ja potrafię liczyć, tak? I szczególnie swoje pieniądze. I naprawdę ta szkoła pokazywała mi, że nauczyciele próbowali mi mówić, że jestem debilem, jestem idiotą, bo skoro nie potrafię robić tego, co te kujony z przodu, to znaczy, że już się im nadaje. A teraz oni pracują dla mnie, tak? Te wszystkie osoby, które siedziały w pierwszej ławce. Więc ta moja pewność siebie naprawdę była słaba. Dopiero kiedy ja osiągnąłem pierwsze sukcesy, mówiąc o tych imprezach, kiedy jakieś pieniądze zacząłem zarabiać, musiałem sam na siebie zarobić, bo jako już od 16 roku życia po prostu, jakbym nie zarobił własnych pieniędzy, to nie miałbym nawet ubrań żadnych lepszych niż to, co mi matka by kupiła w Ciuklandzie, tak? Więc musiałem sam zadbać o siebie i pamiętam na Allegro jako 13-latek podrobiłem podpis matki i założyłem konto w Inteligo, żebym mógł mieć konto na Allegro, żebym mógł sprzedawać płyty główne, bo ściągałem płyty główne ze Szczecina, które przyjeżdżały z Reichu po demontażu, po leasingu i sprzedawałem je w Lublinie tutaj po komisach. I stąd miałem pierwsze pieniądze na jakieś takie swoje ruchy. Mądrze gadasz. Tak. I ta pewność siebie, ona była budowana i ona była naprawdę z niskiego poziomu. Ja jej z domu nie wziąłem. W domu nikt tej pewności u mnie nie wybudował, więc dopiero sukcesy krok po kroku umocniły tą moją pewność siebie i ona jest już dzisiaj jakby, jestem odporny na wiele rzeczy. Ta zawiść, o którą też pytałeś Kubę, no to jest taka cecha ludzi małych. Jeżeli ktoś jest zawistny, to sam jest bardzo mały i to jest jego problem, że on czegoś zazdrości, że on chce... Pokazuje, że mu się to nie podoba, więc ja naprawdę, przykro mi, że są takie osoby, ale przykro mi, że oni mają problem, bo naprawdę mnie to nie dotyka. Zasada numer 8. Znajduj pozytywy w każdej sytuacji. Ja zawsze uważam, mam takie przekonanie, że coś, co się spotyka dzisiaj nie do końca dobrego, zawsze jest początkiem czegoś nowego i dobrego. Czyli każda zmiana, czyli na przykład, jak mi się zwolniła pierwsza asystentka, to prawie się popłakałem, tak? Co ja z tymi dokumentami zrobię teraz, tak? No ona wszystko trzymała w ryzach. Przyszła następna, była 5 razy lepsza. Aha, tak? Okej. Okay. I jakby, też takie powiedzenie, że no, zawsze się znajdzie osoba lepsza, nie? Jakby, nikt nie jest niezastąpiony. Tak, niezastąpiony. Mhm. I też wiem, że każda zła rzecz może być obrócona w dobro. Mhm. Czyli na przykład dzisiaj, jeżeli cię zwolnili z pracy, to dzięki temu uwolniłeś się i masz szansę na znalezienie nowej. Mm-hmm. To, ta stara by cię trzymała jeszcze. Mm-hmm. I jakby ja uważam, że nie ma tego złego i jeżeli gdzieś się spóźnię, coś się wydarzy, to zawsze staram się znaleźć coś, coś pozytywnego, co bilans wyjdzie dodatni. Czyli no właśnie ten pracownik był takim przykładem. Co jeszcze może być takim przykładem? Że no, coś nie wyjdzie, albo na przykład przegrałem przetarg na zakup działki. Bardzo dużo pracy przygotowywałem, żeby go wygrać. I co? Przegrałem go. Natomiast miesiąc później na tej samej ulicy pojawiła się działka dużo lepsza. Ją kupiłem. Dużo tańsza. I teraz, a już miałeś wszystko przygotowane, tak? Tak. I gdybym wygrał ten przetarg drożej, nie kupiłbym później tej taniej, bo już nie miałem pieniędzy. I teraz jest dużo takich przypadków z życia, że coś, co się dzisiaj nie udaje, co dzisiaj jest porażką, tak. Dzięki niej tak naprawdę osiągasz sukces. Tego dzisiaj jeszcze nie widać, bo nie widać całej perspektywy. Ale jakby ja wiem, że to tak zawsze jest. Jeżeli coś nawet się dzieje, to wiem, że to jest po coś. I co ja mogę powiedzieć takim osobom, że no ja jestem przekonany, że niezależnie od tego, gdzie dzisiaj jesteś, możesz dojść tam, gdzie jesteś, niezależnie od tego, gdzie startujesz. Jeżeli chcecie dojść do momentu, w którym jest ktoś, kto już tam doszedł, to po prostu naśladujcie go. Znacie sobie osobę w waszym środowisku, być może w rodzinie, być może w pracy, być może na rynku, osobę, której sukces chcecie powielać, którą chcecie naśladować i po prostu za nią podążajcie. Ale w sposób, powiedziałbym, taki inteligentny. Mam kolegę, który mi powiedział kiedyś: Daniel, będę cię kopiował. Kupił sobie franczyzę biura nieruchomości. Powiedział: ja chcę być jak ty. Mieć biuro nieruchomości, robić deale i generalnie myślał, że mam te wszystkie moje pieniądze, biznesy i to wszystko dzięki temu, że mam tych ludzi, mam to biuro nieruchomości. A to nic bardziej mylnego. On chciał osiągnąć moje wyniki, moje rezultaty, patrząc na moje owoce. Tylko i wyłącznie. Patrząc powierzchownie. Ci powiedział: będę jak siwiec, będę miał biuro nieruchomości, deale same się będą robiły, same będą przychodziły. I kupił sobie franczyzę biura nieruchomości, Północ Nieruchomości. I tam
myślał, że kupi know-how. Oni mu dadzą wszystko na tacy. I powiedział, ja będę miał ludzi, będę ich wysyłał na szkolenie do centrali, tam mi będą prali mózgi, oni będą przyjeżdżali do Lublina i będą robili dla mnie. A ja będę tylko z batem i tam siedział i kazał im pracować. No jak się okazało, on ich wysyłał do tej centrali, ale ci ludzie generalnie nie chcieli pracować, bo nie miał kto ich wdrożyć, bo on nie potrafił tego robić. On myślał, że on kupi know-how i już wszystko będzie, wiecie, zrobione, samo się będzie kręciło. On tylko będzie sprawdzał, czy oni wchodzą, wychodzą do biura. Tak się nie stało. I po roku czasu, kiedy on dokładał do tego interesu, on się mnie zapytał, to czego mi teraz dopiero mówisz? To było mi zapytać, czy to warto zrobić. Nie? Czy warto założyć to biuro i warto otworzyć to biuro. Zasada numer 10, zaplanuj ilość wydanych pieniędzy. Można podzielić ludzi z punktu widzenia podejścia do pieniędzy na takie cztery najważniejsze obszary, albo cztery takie typy, ale dwa z tych typów są najbardziej popularni, te typy. I teraz są saverzy i spenderzy. Ja jestem jednym z nich. I teraz powiem wam za chwilę, kim jestem i dlaczego ja taki jestem. I być może wy też tacy jesteście, albo jesteście odwrotni. I saver to jest taka osoba, która ma podejście do pieniędzy, które ciężko się jej wydaje. Czyli nieważne, czy łatwo się zarabia, czy się ciężko zarabia, ważne jest to, że nieważne, ile ta osoba miała, ma problem z wydawaniem pieniędzy. A spender to jest taka osoba, no jak sama nazwa mówi, która wydaje, takim jest typowym wydawaczem, który po prostu bardzo lekką ręką wydaje pieniądze. I mam takiego wspólnika, który jest takim, bardzo dobrze zarabia, świetnie pieniądze mu się kleją, ciągną do niego, a jest takim spenderem, że bardzo lekką ręką wydaje pieniądze. Ja natomiast jestem saverem, że ja mam dużo problem z tym, żeby wydawać pieniądze. I na przykład to Porsche, które kupiłem, zanim je kupiłem, ja półtorej roku myślałem nad tym, czy je kupić, czy nie. Analizowałem za i przeciw, jakby kalkulowałem, i aż znalazłem sposób, aż znalazłem jakby na tyle argumentów dużo, że po prostu ten samochód jest mi potrzebny, po prostu. I naprawdę to był dla mnie, mimo tego, że byłoby mi stać na to, że to nie był dla mnie wydatek, który jakkolwiek obciąży budżet mój i jakby, nie wiem, zaryzykuję cokolwiek kupując ten samochód, to mimo wszystko jakby ciężko mi było wydać pieniądze na gratyfikację samego siebie. I jakby jest na to pewien sposób. Sposobem na to jest to, żeby po prostu z góry, jeżeli ktoś ma problem z wydawaniem pieniędzy, to żeby z góry sobie zaplanował, że przynajmniej 10% tego, co zarabia, przeznaczył na rozrywkę. I jeżeli dzisiaj przeznaczacie więcej, to ograniczcie to, ale jeżeli przeznaczacie mniej, tak jak ja, to trzeba czasem siebie na siłę nagrodzić, tak żeby po prostu poczuć, że to, co robimy, nie robimy tylko dla samego faktu, że zarabiamy pieniądze, ale też po to, że coś z tego mamy. Znaczy, ciężko mi się wydaje pieniądze, dlatego muszę sobie to zaplanować. Jeżeli ktoś się mu łatwo wydaje, tak mówiąc publikowi, jest spenderem, to trzeba musi sobie zaplanować, że tych pieniędzy może wydać maksymalną ilość w danym miesiącu. Tak? I teraz, nieważne, czy zarabia 1000 czy 100 tysięcy, ważne jest to, żeby wiedział, ile może wydać na rozrywkę, na swoją zabawę. Ja uważam, że cały wszechświat mi sprzyja i wszystko dzieje się po to, żebym ja miał lepiej. Ja mam bardzo pozytywne nastawienie i wiem, że zawsze będzie dobrze. I zawsze wszystko jest dobrze, zawsze wszystko jest, udaje się. I myślę, że taka postawa sprzyja temu, żeby te strategie, które mam, które są bardzo zasadnicze, bo ja jestem bardzo taki... Lubię ryzyko, natomiast nie lubię ryzyka takiego, że stracę pieniądze albo nie zarobię tyle, ile sobie tego życzę. Jeżeli mam zarobić mało albo to ryzykuję, że zarobię nie tyle, ile chcę, to odpuszczam. I wiele tematów odpuściłem, wiele deali odpuściłem. I to też nauczyłem się przez te 10 lat bycia w 12 w biznesie, że lepiej czasem odpuścić, bo mniej biznesu znaczy więcej pieniędzy czasami. Więc nauczyłem się tego i... Strategia jest bardzo ważna, bo samo mówienie będzie dobrze, nic nie da, tak? Jeżeli masz dobre strategie, dobre metody działania, skuteczne, i ja nie biorę wszystkiego, naprawdę. Unikam rzeczy, które mają jakąkolwiek... Teraz widzę, że na starość. Im jestem starszy, widzę to, bardzo, bardzo widzę wyraźnie, że jestem dużo bardziej zachowawczy niż jak byłem młody, bo jak pchasz małą kulkę śnieżną i ją rozpędzasz, to możesz sobie pozwolić na dużo więcej. Jeżeli masz tą kulę już dużą i ten kapitał jest dosyć duży, to dbasz bardziej o to, żeby ta kula ci nie zjechała w błoto czy gdziekolwiek indziej. Więc jakby dużo bardziej jestem zachowawczy i gram teraz nie na pomnażanie majątku kwadratowo, tylko bardziej na ułożenie go w jak najlepszej strukturze, żeby był jak najbezpieczniej zrobiony i stopa zwrotu się już nie tak bardzo liczy przy większym kapitale niż samo to, że ona jest bezpiecznie i funkcjonuje na automacie.